Kilka kontrowersyjnych decyzji sędziego i ostatecznie awans Brazylijczyków. Tak w dużym skrócie przebiegał mecz Brazylia-Kolumbia, wygrany przez gospodarzy Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2-1. W drugim ćwierćfinale, nazywanym europejskim klasykiem, Niemcy ograli Francuzów 2-1. Piłkarze reprezentacji Niemiec po raz czwarty z rzędu awansowali do półfinału Mistrzostw Świata. Francuzi, choć odpadli w ćwierćfinale, zanotowali dużo lepszy występ niż 4 lata wcześniej, gdy w RPA zajęli ostatnie miejsce w grupie. Niemcy grali lepiej, ale nie sądzę, by był to ich cały potencjał, ponieważ ich przeciwnicy nie pozwolili im go rozwinąć w pełni. Nie było najlepiej, nie graliśmy zbyt dobrze, ale było kilka dobrych sytuacji. Graliśmy do końca i poszliśmy na całość. W drugim meczu gospodarze Mundialu ograli Kolumbię 2-1. Dziś o godzinie 18:00 rozpocznie się kolejne spotkanie ćwierćfinałowe Argentyna-Belgia. Historia jest po stronie Argentyńczyków, jednak patrząc na dotychczasowy przebieg turnieju, ciężko wskazać zdecydowanego faworyta. Dzisiejsza Argentyna, jak określił Ruth Hulit, to jest trochę taka słaba drużyna mocnych piłkarzy, a to znaczy wielkie indywidualności, które jeszcze dotąd nie pokazały w żadnym z meczów jakiejś takiej maestrii, że wskazywalibyśmy na Argentynę jako na jakiegoś wielkiego faworyta, ale może teraz się przełamie. Trudno by było w każdym razie w tej parze Argentyna-Belgia po tym, co widzieliśmy dotychczas na tych Mistrzostwach Świata, wskazać faworyta, no bo historycznie naturalnie, biorąc pod uwagę osiągnięcia, no i fakt, że mają Leo Messiego, no to trzeba by powiedzieć, że w tym meczu faworytem jest Argentyna. W drugim spotkaniu rozgrywanym o godzinie 22 czasu polskiego na drodze Holendrów stanął Kostarykanie. Sensacja turnieju pozostawiła w pokonanym polu takie europejskie potęgi jak Anglia, Włochy czy w poprzedniej rundzie Grecja. Dlatego nie powinni mieć żadnych skrupułów w grze z Holandią. Jak mówi jednak komentator sportowy Przemysław Babiarz, na papierze to pomarańczowi mają najłatwiejsze zadanie ze wszystkich drużyn, które dostały się do ćwierćfinałów. Wprawdzie Kostaryka wyszła z grupy śmierci, wyszła z grupy, w której, przypomnijmy, była Włochy, Anglia, które odpadły, i Urugwaj, który zajął drugie miejsce. Ale ta 1/8 z Grecją już nie była w wykonaniu Kostaryki taka dobra. Czy to był chwilowy kryzys, czy Kostarykanie wrócą do gry? Zobaczymy. Faza półfinałowa rozegrana zostanie 8 i 9 lipca. W pierwszym meczu Brazylia spotka się z Niemcami.